Ok, moi drodzy, mamy 20 minut. Ewentualnie przedłuży się. I zobaczymy. Mamy pełno magów, opętanych paladynów. Ale nie wydaje mi się, że musimy z nimi walczyć. Nie, nie musimy cię zabijać. Opa. Trzeba uważać, bo to chyba jest taki trujący kwas. Tutaj mamy takie dziwne, strzelające lodem pułapki chyba. Można je chyba tak nazwać. Okej. No i jestem ciekawy. Czyżby to już była ostatnia walka przed nami? Pełno martwych ludzi, opętany troll. Wcześniej trolla nie zabiliśmy, więc połaszczy się o niego. Żeby pokazać wam, jak wygląda z expem. Jak przewraca śmiesznie. 500 expa, no niby nic rewelacyjnego, jak za takie małe pełzaczki były po 200 coś expa. Ten exp w ogóle jest dziwny tutaj, w tej części, w dodatku. Krowie. Aha, i trolla przyzywają. Taką moc mają, że przyzywają trolla, no świetnie, ale nas to nie obchodzi. Kolejne dziwne pułapki strzelające w wulkany. Erupcja na całego. Czyli można powiedzieć taka chyba końcowa mapka, bo jak widzicie jest tu pełno przeciwników i na dobrą sprawę mógłbym ich wszystkich wybijać. Ale no nie widzę takiego powodu w sumie. Fajnie, jak ktoś chce poexpić, no to może tutaj z parę leveli wbije albo z level. Ale mi się po prostu no, nie chce tego robić. Bo to zajęłoby nam jeszcze więcej czasu. A jak nie ma takiej potrzeby, to nie ma problemu. W dodatku jak to w RPG, trzeba myśleć i czasami sobie coś tam darować. Albo zostawić na później, na przykład. Pan okazuje mi miłość. Chyba się coś boli. No właśnie, pokazuje ci na całym ciele, jak cię opętuje. Idziemy dalej, dalej, dalej. Jestem ciekawy, co to za boss będzie na końcu. W pierwszej części mieliśmy Zishę. W Arkanii normalnie Zishę mieliśmy. A tutaj jestem sam ciekawy. Czy to po prostu będzie zwykły demon, czy jakiś specjalny? Może jakiś specjalny wygląd będzie miał ten demon? No zobaczymy, sam jestem, mówię, ciekawy. Zresztą nie wiadomo, czy to już jest końcówka, czy nie. Trochę to tak wygląda, ale może niekoniecznie tak musi być. Tu jakieś eliksiry do podniesienia, jakieś kufry z nagrodami. No. Lucizna. Brzemię! To wszystko brzemię! Nie potrzebuję ich! Nigdy ich nie potrzebowałem! Nowy rodzaj jakby tych potworków. No i dobiegamy chyba do meritum. O, kogo my tu mamy? Ty! Etor? Ty nie jesteś jednym z tych opętanych. Kim jesteś? Tarella cię przysłała? Nie. To Robar przysłał mnie na pomoc. Robar? A więc tak nisko upadliśmy. Teraz nawet śmiertelni wrogowie muszą nam pomagać. Ty jesteś Etor? Owszem. Król Arganii i przeklęty człowiek. Nie powinieneś był przyzywać demona do Setarii. Już dawno temu można go było przegnać. Wiem. Teraz już wiem. Lecz jest za późno. Przepadliśmy.
Ty, ja, cały świat. Nie, ciągle możemy pokonać demona. Aha, widziałeś kiedyś istotę zdolną wyczarować ogień o takiej mocy, że cała góra pęka? Nie, nigdy. A ja widziałem na własne oczy. Możemy jeszcze pokonać demona. Odzyskałem święte artefakty z położonej pod miastem świątyni grobowej setariwskich królów. Pod moim miastem nie ma takiej świątyni. Ależ jest. Odsłoniło ją trzęsienie ziemi. A jak artefakty z tej świątyni miałyby nam niby pomóc? Twoi przodkowie korzystali z nich w walce z Jarkendarem i demonami. Brakuje mi tylko pieczęci bogini. Potem będę mógł przepędzić demona. Pieczęć bogini? Chodzi o tarczę? Tak. Widziałeś ją? Sługa demona niedawno mijał moją celę. Niósł jakąś tarczę, lecz zabrał ją do demonu. No to pokonam demona i przegnam go dzięki tarczy. No i proszę bardzo, to Eton przyzwał demona. No ładnie, wszystko się tutaj nam wyjaśnia pomału. Czyli może rzeczywiście to już będzie ten końcowy etap gry, to ktoś kto wie. Ile tego nawala, no ładnie. Dosyć spore obrażenia to daje, ale nie tak jak duże. Patrzcie, jakieś bariery i tam się domyślamy starcza chyba, tak? I sam jakby środek tego wulkanu trochę przypomina. Wow. Tak, mamy tarczę i mamy demona. Tak, to jest tarcza? Nie, no, to jest chyba tarcza i patrzcie, jest znak śniącego chyba. Arcydemon. Epicka muzyka. Oczywiście walka z arcydemonem. I jak zwykle, jak w przypadku Ziszy było, czyli mamy obstawę. Będzie sobie przywoływał małe obstawy w postaci golema, jakichś potworów, maga oraz golema. No. Teraz będzie rzucał pewnie, albo się pojawi. Mogę go poczęstować fireballem. No właśnie, Zisza zawiodła. Niby plan, tak? No zobaczymy. Okej, mamy go. Czyli co, to jest chyba taki niby trochę główny boss, ale nie do końca, co? Bo on jest tylko jakby sługą tego głównego. Trochę się buguje chłopak. Chyba coś cię boli. Ja martwię. No. Za słabo się starasz. Jeden cios i ucieka. Co ci to da, ziomek? Znowu przywołuje pewnie, no właśnie. Dostanie jednego strzała i przywołuje sobie kolegów.
zablokuj się. Zabije. O. No jaki to jest frajer, patrzcie go. Dostał strzała i uciekł. Mamy go. Wstawanie. Demon został przepędzony. I choć wszędzie dookoła widać było ślady jego złowieszczej obecności, można było również wyczuć, że świat zaczął zmierzać ku dobremu. Na polu, które wielokrotnie było świadkiem bitew wojsk Robara i Etorna, królowie spotkali się w końcu osobiście, by zdecydować o losie wyspy. Rolę rozjemcy pełnił prosty pasterz Sfeshir, który stał się bohaterem dla mieszkańców Arganii i Myrtany. I choć dało się usłyszeć głosy ostrego sprzeciwu wobec pokoju... Nie trzeba tego robić! Możemy ich pokonać! Zwyciężył głos rozsądku. Wszystko będzie w porządku. Naprawdę? No wiecie, no nie spodziewałem się, że będę zawiedziony. I nie ukrywam tego. No powiem szczerze, jestem zawiedziony tą częścią. No bo z jednej strony niby to był demon, a arcydemon, nie? Zisza zawiodła i ten demon został przyzwany przez Torusa i orków. Aż w końcu to wszystko się niby pojednali. Wszyscy się pojednali, obydwaj królowie. I zapanował pokój. Wszystko będzie dobrze, jak to powiedział bezimienny. No powiem wam, ciężko mi tutaj się wypowiedzieć. No nie jestem zachwycony tą częścią, tym DLC całym, Upadek Setarif. Z jednej strony dość ciekawiło mnie właśnie, co tam dalej będzie, ale bardziej się spodziewałem, nie wiem, jakiegoś wielkiego powrotu, nie wiem, śniącego może? Że zamiast takiego zwykłego demona myślę, że pojawi się śniący, nie? Jakaś zabawa z sercami, czy coś tego typu będzie, nie? Czy też jakieś inne tutaj łamigłówki zostaną nam pokazane. A tutaj naprawdę dostaniemy takiego małego przeciętniaka według mnie. I teraz rozumiem, dlaczego niektórzy ludzie uważali, że no nie warta. Nic wartego uwagi, jeżeli chodzi o ten DLC. Niby osobna gra, a jest do przejścia w kilka godzin. Zaraz wam chyba nawet powiem dokładnie, ile nam zajęło. Poczekajcie, bo mam... Tak, poczekajcie. 27, 19... 30... No, powiedzmy, do tych dwóch godzin dochodzi, jeżeli chodzi o czas przejścia... Arkanii, Upadek Setarif. Ale no dobrze, moi drodzy, nie przedłużając. Dzisiaj kończymy Arkanii, Upadek Setarif. I w najbliższym czasie jeszcze taką jedną serię planuję. Póki co serię gotików mamy z głowy i no, na pewno od niej troszkę będzie trzeba odpocząć, żeby później powrócić z siłą do nagrywania jakichś może dodatków, w sensie tych modów. No bo jakieś tam w jakimś najbliższym czasie, w tym roku może jakieś fajne premiery będą. I taki mam wrażenie, że właśnie będą jakieś fajne premiery.
Póki co to trochę pogrywam w Gothica 2, tam właśnie w moda, ponieważ jestem testerem, tak teraz skromnie powiem. Chociaż wiecie, akurat w tym czasie, co ten filmik będzie dodany o Arkanie Upadku Setarif i zakończeniu serii, pewnie będzie gdzieś pod koniec kwietnia, albo gdzieś te mniej więcej daty właśnie końca kwietnia. Więc nie ma co mówić, może już dawno będę już sobie tam gdzieś dalej działał, jeżeli chodzi o to. Ale no, po Arkanii na pewno będę chciał zacząć jeszcze jedną taką serię, która może się niektórym spodobać, ale nie wszystkim akurat. Sorry, że tak się jąkam teraz, trochę głupio wyszło, ale no nie mogłem się wysłowić. Ale no, wracając, no to będzie dosyć ciekawa. Można powiedzieć takie troszkę GTA, ale w, nie wiem, Japonii, w Chinach to jest, nie wiem. Może domyślałem się niektóre osoby, o co chodzi. Gdzie dużo jest właśnie walki takiej wręcz, wiecie, jakieś tam ciosy i tak dalej. I troszkę tam broni palnej jest, ale nie do końca. Ale to w odpowiednim czasie się dowiecie, jak wyjdzie dana gra na kanał. Póki co to takie plany są, a później, no zobaczymy, jakieś może mody do Gothica się w końcu pojawią, będziemy sobie grali w maju, ale akurat maj to matury, no ale zobaczymy, jak to będzie z tym wszystkim. I albo mody do Gothica, albo w końcu ruszymy serię Risenów, bo Riseny też bardzo lubię i cenię sobie. Risena 1 jak najbardziej bardzo cenię. Dwójka może już nie urywa głowy, że tak powiem, ale akurat jeżeli chodzi o trójka też nie urywa, ale już jest troszkę lepsza niż ta dwójka, według mnie przynajmniej. Każdy ma oczywiście swoje zdanie. Ale tutaj już zakończymy te rozwody o przyszłych seriach i tak dalej. Dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się i do usłyszenia już w kolejnych seriach, czy tam Risenach, czy co tam, cokolwiek tam będzie dalej. Zobaczymy, co czas przyniesie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!